Przewodnik po Corralejo dla początkujących. Czy wiesz, że miasto Corralejo przez większość swojej historii było jedynie nieistotną wioską rybacką na wybrzeżu wyspy Fuerteventura? Cześć wszystkim, oto Złota Fuerteventura i w tym odcinku opowiem Wam o największej i najpopularniejszej miejscowości turystycznej na Fuerteventurze – Corralejo. Jest ona znacznie większa niż kurorty Caleta de Fuste i Morro Hable oraz charakteryzuje się zdecydowanie bardziej turystycznym charakterem. Zanim jednak zaczniemy, pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia zawsze, gdy będę dodawał kolejne filmy. W opisie filmiku zamieściłem przydatne linki oraz informacje, które pomogą Ci zaplanować wizytę na Fuerteventurze. Rzuć na nie okiem, na pewno Ci się spodobają. Corralejo to miasto i kurort położony na północnym krańcu wyspy Fuerteventura, naprzeciw mniejszej wyspy Lobos. Corralejo znajduje się w gminie La Oliva. Z populacją 15 tysięcy mieszkańców Corralejo jest drugim najbardziej zaludnionym miastem na wyspie po stolicy Fuerteventury, Puerto del Rosario. Miasto na północy i wschodzie otoczone jest przez Ocean Atlantycki, na południu przez wydmy, a na zachodzie przez pustynię prowadzącą do zachodniego wybrzeża oraz miasta El Cotillo. Z jednej strony Corralejo to miasto nowoczesne, dynamiczne i pełne życia z niekończącą się ofertą rozrywkową dla wszystkich, zaś z drugiej prawdziwy cud natury. Rajskie plaże, rozległe wydmy i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Po przybyciu na Fuerteventurę do Corralejo możesz dotrzeć dzięki transportowi zorganizowanemu przez biuro podróży lub też taksówką wynajętym samochodem albo autobusem. Możesz również dotrzeć tam drogą morską poprzez port Corralejo, gdzie przeprawy promowe łączą miasto bezpośrednio z innymi wyspami kanaryjskimi. Międzynarodowe lotnisko Fuerteventura w Puerto del Rosario oferuje regularne, czarterowe i tanie loty ze wszystkich głównych miast europejskich. Czas dotarcia z lotniska Fuerteventura do miejsca noclegowego w Corralejo wynosi około 40 minut. Nie istnieje bezpośrednie publiczne połączenie autobusowe między lotniskiem a Corralejo, jednak można wsiąść do autobusu numer 3 z lotniska do dworca autobusowego Puerto del Rosario, a następnie przesiąść się do autobusu numer 6 do Corralejo. Cała podróż kosztuje mniej niż 5 euro, więc jest to również najoszczędniejsza opcja. Koszt taksówki z lotniska do Corralejo wynosi około 50 euro. Poruszanie się po Corralejo jest dosyć łatwe. Pierwszą i najłatwiejszą opcją będzie podróż pieszo. Oprócz tego dostępne są tam również niezawodne połączenia autobusowe, taksówki i samochody do wynajęcia, co pozwala na zwiedzenie i dogłębne poznanie całej wyspy. Stare miasto Corralejo koncentruje się wokół starego portu, który jest nadal działającym portem używanym przez lokalnych rybaków. Znaleźć tam możemy małą, osłoniętą plażę, która zapewnia bezpieczną kąpiel zarówno mieszkańcom, jak i urlopowiczom. Niedaleko na południe od starego portu znajduje się kilka bardziej przestronnych i piaszczystych plaż, z których roztacza się piękny widok na wyspę Lobos. Plaże Corralejo znajdują się w granicach miasta i są doskonałym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi. Znajdziesz na nich toalety, parasole, a także restauracje z jedzeniem i napojami. Plaże są czyste, bezpieczne do pływania i uprawiania sportów wodnych, idealne do opalania i wszelkiego rodzaju zabaw. Znajduje się tam również nowoczesny port jachtowy, z którego można wybrać się w rejs statkiem wycieczkowym, aby zwiedzić resztę wyspy, a także promem na pobliskie wyspy Lanzarote i Lobos. Rezerwacji na dane wycieczki można dokonać w jednym z rozsianych po okolicy stoisk lub w internecie. W opisie filmu znajdziecie kilka linków do rezerwacji wycieczek online. W samym mieście znajduje się także główna ulica. Można tam znaleźć większość działających w mieście sklepów, restauracji i barów. Większość wspomnianych przybytków znajduje się wzdłuż głównej ulicy i w Starym Mieście. A oprócz wspaniałych hiszpańskich restauracji oraz restauracji serwujących owoce morza, dostępnych jest wiele kuchni międzynarodowych, w tym chińska, włoska, brytyjska i irlandzka. Od tapas, po steki, świeży makaron i sushi. Corralejo posiada prawdopodobnie najlepszy wybór lokali gastronomicznych na Fuerteventurze. Nie trzymaj się za wszelką cenę opcji all-inclusive w hotelu. Wybierz szeroki wybór potraw oferowanych w mieście i nie zapomnij spróbować lokalnych tapas. Targ w Corralejo odbywa się we wtorki i piątki w pobliżu aquaparku. Znajdziesz tu przedstawicieli wielu rzemiosł, ponieważ ludzie mieszkający na wyspie zajmują się wszystkim, co pozwala na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Oprócz odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i pamiątek dostępna jest również cała paleta interesujących afrykańskich drewnianych wyrobów i dzieł sztuki. Park Natural de Corralejo znajdujący się na południe od miasta oferuje prawie 8 km białych piaszczystych plaż wspartych oszałamiającymi wydmami.
Zanim w 1994 roku teren został uznany jako park przyrodniczy, zbudowano na nim dwa duże hotele all-inclusive. Co roku w listopadzie na tej plaży odbywa się Międzynarodowy Festiwal Latawców. Jest to wspaniałe widowisko, które warto odwiedzić i sfotografować wraz z całą rodziną. Wydmy Coral Lejo są prawdopodobnie najbardziej znaną atrakcją przyrodniczą wyspy. W rzeczywistości są tak duże, że wyraźnie widać je nawet z sąsiedniej wyspy Lanzarote. To ponad 8 km białych, piaszczystych plaż ozdobionych stale zmieniającymi się wydmami. Nie dziwi więc fakt, że przybywają tu zarówno mieszkańcy wyspy, jak i turyści. Surferzy, windsurferzy i kajterzy gromadzą się wokół plaży flagowej, świetnego miejsca do nauki surfowania. Kąpielowicze powinni zawsze monitorować flagi plażowe określające warunki pogodowe, ponieważ silne prądy i przypływy są powszechne i bardzo niebezpieczne. Inną popularną atrakcją w Coral Lejo jest aquapark. Chociaż nie może się równać ze słynnym na całym świecie Siam Park na Teneryfie, aquapark w Coral Lejo zapewnia wspaniałą rozrywkę dla całej rodziny i urozmaica standardowe plażowanie. Niewielka wyspa Lobos leży zaledwie 2 km od brzegu i posiada ciekawą historię. Ostatnie wykopaliska ujawniają istnienie na niej antycznych rzymskich obozowisk. Dziś znaleźć tam można jedynie kilka małych rybackich chatek oraz malutką restaurację, czynną tylko w sezonie letnim. Z portu Coral Lejo kursuje na wyspę wiele zorganizowanych wycieczek. Podążaj ścieżkami rozsianymi po całej wyspie, nurkuj z rybami w zatoce Plaża de la Concha lub zrelaksuj się na białych, piaszczystych brzegach. Odwiedź rzeźbę Mniszki Śródziemnomorskiej, która jest ukłonem w stronę nazwy wyspy i przeszłości, kiedy była ona domem kolonii owego zagrożonego gatunku fok. Trudno powiedzieć, że życie nocne jest tutaj tak kolorowe i pełne życia jak na Teneryfie lub Grand Canary, ale wciąż znajdzie się wiele do przeżycia i zobaczenia. W Coral Lejo centrum imprezowe znajduje się przy głównej ulicy, a zwłaszcza w centrum handlowym Atlantico. Każdy znajdzie coś dla siebie spośród ogromnego wyboru nocnych barów i klubów. Jeśli jednak wolisz wypić kilka piw w brytyjskim pubie i obejrzeć mecz, również nie będziesz zawiedziony. Ciesz się wieczorną rozrywką w Plaza Felix Esteves, znanym miejscowym jako Music Square, w Starym Mieście tuż za plażą. Ten mały, klimatyczny plac z restauracjami, barami i kawiarniami ożywa każdej nocy dzięki lokalnym muzykom, tancerzom i artystom. I to by było na tyle. Teraz już wiesz, dlaczego Coral Lejo jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Fuerteventurze. Byłeś już w Coral Lejo lub planujesz wkrótce podróż? Napisz o tym w komentarzu poniżej. Dziękuję za oglądanie.